Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek, a dzisiaj będziemy budować mały dom do 5000 simoleonów dla dwóch osób i ten dom musi być funkcjonalny, mam nadzieję, że wyjdzie i że się wszystko uda tutaj rozplanować. Ogólnie powiem wam, że zastanawiałam się nad tym, żeby też sobie dać tutaj jakiś limit czasowy do tego odcinka, ale nie wiem w ogóle jak to wszystko mi wyjdzie, jak to się będzie budowało, nie jestem przyzwyczajona do aż takich ograniczeń, więc najpierw chcę spróbować to w takiej formie, a jeśli wam się spodoba, to oczywiście postaram się nagrać kolejny odcinek, już może z jakąś większym utrudnieniem. Oczywiście pamiętajcie o stawianiu komentarzy i łapek, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i pamiętajcie o możliwości wspierania bądź zostawienia płatnego komentarza. Pamiętajcie, że wszystko to oczywiście jest dobrowolne, a ja już przechodzę do odcinka. A zacznijmy sobie od tego, że jesteśmy na działkach w New Crest i jest to ta jedna z tych najmniejszych działeczek newcrestowych. Ja ogólnie je bardzo lubię, dlatego że jak widzicie tutaj robiłam jakiś challenge, chyba że każde pomieszczenie było o jeden pokój większe, ten domek jest udostępniony. Tutaj jakiś też challenge budowlany, ten dom pamiętam, że skończyłam i też wam udostępniłam, ale lubię newcrest, dlatego że ja go do tej pory nie doceniałam. Zawsze wydawało mi się, że to jest takie brzydkie otoczenie z brzydkim światłem i okej, na niektórych parcelach mamy brzydkie światło, więc jak budujemy tutaj i udostępniamy domy w galerii, nie wygląda to zachęcająco, natomiast mimo wszystko nie jest to brzydkie otoczenie, bo jest może dużo tutaj takich makiet i to widać, że to są makiety, ale jednak w tle coś się dzieje, jest to jakieś miejskie, są jakieś miejscówki tutaj, jest dużo zieleni, no nie jest złe, jest takim przedłużeniem wierzbowej zatoczki, więc muszę zwrócić honor Newcrestowi i powiedzieć, że jednak nie jest takie złe, jak kiedyś mi się wydawało. No więc zaczynamy. Ja bardzo bym chciała, żeby to nie było tak zrobione byle jak, wiecie, na odwal się i w ogóle, więc postaram się postarać. Oczywiście pamiętając o tym, że ten budynek za duży być nie może. Bardzo lubię sobie ustawiać widok podczas budowania bryły z góry. Ja mam sterowanie z The Sims 3 włączone w opcjach gry, więc ja to robię po prostu wciskając pokrętło myszy i myszka do góry, na dół, do góry, na dół. W sterowanie The Sims 4 to się robi, pamiętam, chyba prawym przyciskiem myszy, ale ja bardzo nie lubię sterowania z The Sims 4 i w ogóle wam polecam, żebyście się przestawili jednak na sterowanie z The Sims 3, dlatego że sterowanie z The Sims 4 jest mocno ograniczone, jeżeli chodzi o budowę. Ja to zawsze przy okazji takich odcinków powtarzam, bo no niestety tak jest. Tutaj tak niestety to wygląda i no nie da się tego za bardzo zmienić. Sterowanie z The Sims 4 jest mocno uproszczone. Dobra, to byśmy sobie ustawili w ten sposób i tu sobie damy szklany dach, przez co będziemy mieć trochę więcej miejsca w tym domu. I tutaj wypadałoby zrobić teraz dach, nie? Żeby w ogóle sufit, żeby to nie wyglądało źle, więc ja sobie to po prostu obrysuję jeszcze tutaj tym narzędziem ściany i teraz sobie po prostu to usuniemy. Tutaj te obrzeża, ale dzięki temu mamy zrobiony sufit w tym naszym domu i jeszcze sobie trochę ten dom tutaj podciągnę, tak, żeby to było zdecydowanie wyżej, albo inaczej zrobimy, bo jednak lubię jak są podwyższe, chociaż nie, bo zastanawiałam się nad platformami i platformy są ładne, ale wiecie jaki będzie problem? Wydaje mi się, że platformy nas będą trochę kosztować, żeby to tu ustawić mimo wszystko, więc zobaczę, spróbujmy zrobić to tak. I tak, i tu byśmy sobie zrobili podwyższenie o 1, tutaj byśmy zrobili podwyższenie o 2 i żeby wszystko się zgadzało, to tutaj też potrzebujemy tego podwyższenia, ale żeby je zrobić, to muszę tutaj obrysować sobie jeszcze to. I mamy te platformy i teraz wypadałoby zrobić coś, żeby tutaj się pojawiła nam podłoga. Dobra, tylko czekajcie, tutaj musi być Ctrl F. Czekaj, czy w ogóle Simom będzie ciepło, jak zrobiłam tutaj taki to wydłużenie takie z tego dachu, no bo wiecie, tutaj powiększa nam to pomieszczenie, ale z drugiej strony jednak nie wiem, czy to w czterech porach roku będzie dobrze funkcjonować, kiedy będzie zima i śnieg. To jest zastanawiające dla mnie tak naprawdę, więc jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i zastanawiam się też, czy nie zmienić, znaczy może dobra, może zostawimy to w ten sposób, może będzie to dobrze wyglądać i tutaj się też zastanawiam nad tym, żeby wyciągnąć ten dach w ten sposób, bo chciałabym, żeby ten dom też fajnie wyglądał, na pewno będzie wyglądać niestandardowo przez to,
że ma taki dach. Ale co tu się stało z tą dachówką? Patrzcie, jakie fajne! Tutaj się tak zmniejszyła, a tu się tak wyciągnęła. Ej, mega to jest. Coś się zbugowało tutaj mocno. Ale spróbujmy zrobić to tak i spróbujmy dalej tutaj ogarnąć jeszcze dach. Bryła gotowa i widzę, że z nią zaszalałam. Bo spójrzcie, ten dom jest bardzo, bardzo długi. Miał być do 3000, ale teraz się zastanawiam, czy faktycznie jestem w stanie ogarnąć to, zrobić łazienkę, kuchnię i sypialnię do 3000. No, i lubię się wyżyć. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, czy jestem w stanie w ogóle nawet to wytynkować w ogóle. No ja chciałabym, żeby ten dom był wytynkowany. Może te dwa simoleony to będzie dobra cena tego tynkowania. Jeszcze tutaj światło muszę sobie odpowiednio ustawić, żebym ja w ogóle widziała, co tutaj robię. Ale szczerze wam powiem, że wiem, że mocno tutaj, konkretnie tutaj zaszalałam. Natomiast liczę na to, że mimo to, że zaszalałam, nie będzie tak źle z tym i uda mi się to jakoś ogarnąć. Ej, uda mi się to ogarnąć. Trzymajcie za mnie kciuki. To byłby wstyd, gdybym nie dała rady zrobić tego domu do 3000. No i musimy używać chyba najtańszych możliwych tutaj obiektów, ale z racji, że ten dom ma taki nowoczesny vibe, to też nie chciałabym, żeby to były takie, wiecie, takie no niezbyt ładne rzeczy, tylko żeby to faktycznie był taki ojojoj, klimat. Będzie bardzo podobny do tego domu chyba ostatecznie. Ale tutaj bym jeszcze zrobiła sobie, o, bo to jest za darmo, to tu mogę zrobić takie cosie. I to dość wygląda dobrze. Drzwi i... No chyba przejrzystą szybę będzie trzeba zrobić, w sensie nie za bardzo mnie by to zachęcało, żeby w tym domu mieszkać, ale jest najtańsza. A nie chcę wydawać dużo pieniędzy i tutaj to okno mamy za 20, więc piszę sobie move object i raczej to okno z nami zostanie. Okej, no i ja wiem, proszę mi nie mówić, że oszalam. O, 25 może jednak to, bo to jest takie mniejsze. 25 to jest 5 simoleonów, ale jednak to nie jest aż takie wysokie. No pogięło mnie, no miał być mały dom, tymczasem ja. Oczywiście jak to ja? No jakby inaczej, no musiałam tutaj odwalić i teraz zamiast mieć pięknego wnętrza, będziemy mieć jakieś super tanie wnętrze, żeby to w ogóle było funkcjonalne. 100%. No bo oczywiście ja musiałam odwalić, nie? Jeju. Jestem przegenialnym graczem The Sims 4. Ej, te nowoczesne drzwi tyle kosztują? Ja myślałam, że one są takie tanie. Ejcie, to kosztuje za 40 simoleonów to teraz dla nas jest dużo. 75? 75 to ja wolę tu ścianę wyburzyć i zaraz zrobimy coś innego. Jakąś zasłonę. Kotarę jakąś będziemy robić. No nie zapłacę tylu simoleonów. Ja jeszcze sobie tutaj oszczędzę. Jeśli chodzi o podłogę, to tu mamy beton, ale ja bym chciała jakieś drewno i teraz pytanie. No z modów nie dam, bo z modów to by było ułatwienie. Ale nie damy z modów, damy taką zwykłą podłogę. Bardzo proszę te. O, ale to mnie najbardziej bawi. Ej, chyba to zrobimy. Chyba nam się uda. Bez modów najtańszy. Bo jak mówię, mody za bardzo by mi ułatwiły tutaj, bo mody są raczej tanie. Dobra, to łóżko jest za 300, to łóżko jest za 225, a podwójne łóżko może być za ile pieniędzy? Proszę mi powiedzieć, szukam podwójnego łóżka. 290 to... Ale było jeszcze tańsze. Chyba. Nie było? To jest najtańsze z miejskiego życia? Oho, dobra, ale bierzemy. Najtańsze łóżko z miejskiego życia, tylko prosiłabym, żeby ono jakoś wyglądało. Czy ono nie ma jakichś ładniejszych... Nie, ono nie jest zbyt piękne. Nie ma za ładnych wzorów, w sensie jest bardzo zniszczone też, ale nigdy chyba tego łóżka nie dawałam. Czuję się, jakbym pierwszy raz widziała to łóżko.
Może dlatego, że ono jest takie obdrapane? I dlatego go nie widziałam i nie dawałam? Dobra, mamy łóżko. To teraz wypadałoby zrobić kuchnię, bo ja od razu zaczęłam szukać dywanu, że ja sobie dywan tutaj wrzucę. No na pewno sobie wrzucę dywan, już to widzę. O nie, te meble kuchenne nie mają wersji tych. No proszę mi tutaj tak nawet nie mówić. Ja muszę te drogie meble kuchenne, za ile? To jest 150 simoleonów jedna półka. Oh my god, 150, wiecie ile to jest 150 simoleonów dla mnie aktualnie? Majątek, 215, 375, no kurde, nie chcę robić tego takiego super nieładnego. Proszę mi tutaj pozwolić coś ogarnąć, dobra, to mamy to, a kuchenka najtańsza jest za 400. Chyba, że to zmienimy, tu damy tak, to skasujemy i tu będzie ta kuchenka, bo simowie mogą gotować przy tym skosie. Więc wiecie, to nie jest jeszcze tak źle. Ale jak tego nie będzie, to już gotować nie będą mogli. I przejdźmy teraz do łazienki, bo to, co nam zostanie z resztek, będziemy mogli wykorzystać w innych pomieszczeniach, może żeby coś ozdobić, nie wiem, na światło na przykład, bo jest tu ciemno. Ale toaleta. Toaleta, toaleta. Najtańsza toaleta to jest ta toaleta. I tutaj trochę przez to, że mamy wykorzystane... wykorzystany dach. I właściwie widzę, że tego nie czyta chyba jako pokój nawet. No, przez tę ściankę tego nie czyta jako pokój. I tutaj nie mamy, że jest... wiecie... ogrodzone to i że ma być ciemno, tylko mamy... No ładnie to wygląda, no, z zewnątrz. Ale nie traktuję tego jako pokój, który będzie mogła lampa rozświetlić. Zaraz wam to pokażę, tak podejrzewam. Czy się mylę? Nie, nie mylę się, nie rozświetla tego. No, także... ciekawie, znaczy ja się tym nie przyjmuję, bo to mam zrobić mieszkanie. Nikt nie powiedział, że ono ma być oświetlone. Ale tutaj wypadałoby coś pokombinować, żeby jednak jak macie ten dach... była tutaj ściana albo coś, co mogłoby zaliczyć jako ścianę. No bo nie oświetla, chociaż na przykład tutaj mamy, jak widzicie, dach też zrobiony i mamy sufit zrobiony. No ciekawie, ciekawie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Nie, no pewnie rozumiecie. Jak budujecie, to rozumiecie, o co mi chodzi na pewno. I tu sobie ustawimy to. Ustawimy sobie też umywalkę. To jest najtańsza, ale to jest straszna. To ja wolę te. Już nie przesadzajmy. Będzie... Nie może być jakoś super brzydko. Jesteśmy biedni, ale nie będziemy robić super brzydko. Będziemy się starać. No, i tutaj sobie damy prysznic. Och, wiedziałam, że ten prysznic mnie nie zawiedzie i będzie tani. Ile? 300. 325. I widzicie? I kurczę, powiedzmy, że dałam sobie radę, ale tutaj musimy jeszcze zrobić osłonkę. Bo jakby ktoś się chciał kąpać, to jednak może wolałby prywatność. I jeszcze zrobimy tutaj jakiś kamień, coś takiego, jakieś kafelki. Żeby, wiecie, komfort był, a nie na drewnianej podłodze się kąpać. Mamy tu jakieś kafelki takie, no te niby są, a te są brzydkie. Te też są brzydkie, są jakieś ładne kafelki. Znaczy, no te są znośne, to te damy. Dobra. I tak się zastanawiam, no drogie drzwi były, ale może jednak drzwi tu zrobimy w takim razie. No, nie traktuję tam tego jako pokój. Niestety. Przez to piękne zadaszenie tutaj powiększające. Ale chciałam, żeby to tak ładnie wyglądało. Może lepiej było nie chcieć. I wrzucimy tutaj... Kurde, drzwi są takie drogie. 50 drzwi do damskiej i męskiej toalety. No to te są nowoczesne i najtańsze. Okej. Okay. Wykończyłam dom w środku, zaraz wam pokażę, co tam będzie, ale zostało mi 55 simoleonów, no i oczywiście mamy nasz magiczny kod Testing Cheats, który umożliwia nam poprzez dodatkowe dwa kody dostęp do ukrytych obiektów, w których rośliny są za darmo.
a my lubimy za darmo rośliny, ponieważ dzięki temu mogę ładnie tutaj zrobić nam ogród wokół tego domu, żeby jakieś drzewa tutaj rosły, no bo to też trochę dziwne, że mamy płacić za drzewa, które teoretycznie już powiedzmy, że rosły tutaj w tym miejscu. Więc bardzo się z tego powodu cieszę, tutaj zaraz wszystko sobie jakoś ładnie zrobię, żeby też to wyglądało, bo tak jak wam powiedziałam, nie sztuką jest zrobienie takiego domu brzydko, faktycznie tylko z takich najtańszych materiałów, ale sztuką jest zrobienie go tak, żeby to też jakoś wyglądało i faktycznie nie mogli tam, powiedzmy, że jacyś simowie mieszkać, ale to chyba jacyś ekstremalni, bo bo nie wiem, czy tu by się dobrze mieszkało, tak normalnym, no, w normalnej rozgrywce, ale może jako taki dom startowy. Powiedzmy. Ja pamiętam, jak zaczynałam grę w The Sims i moje koleżanki zawsze jak budowały dom i chciały grać bez kodu, to nigdy tego domu nie tynkowały i ja tego nie rozumiałam. Zostawiały na przykład beton, simowie żyli na trawie. No i ja się ich pytam, no ale dlaczego im nie pomalujecie, nie coś tam? No bo to jest za drogie, to jest za drogie. Ja nie mogłam nigdy tak mieszkać. Ja zawsze jak budowałam te pierwsze domy, nawet najtańsze za te najmniejsze pieniądze, te 20 tysięcy simoleonów, czy ile tam było w The Sims 1, to jednak starałam się, żeby ci simowie mieli jakieś tam warunki życia odpowiednie. Mamy to! Zostało mi 35 simoleonów. Oczywiście to wam wyjaśnię, bo też może niektórzy nie wiedzą, że jeśli chodzi o zakładkę informacje, to tutaj jest kwota 6393. A to dlatego, że jest liczona kwota, wartość działki do tych 5000, w których ja się chciałam zmieścić. Ale widzieliście tutaj bardzo ładnie, że wpisałam kod money, że startowaliśmy od 5000. A jeżeli ktoś nie zwrócił uwagi, to przewincie sobie na początek tego materiału, ponieważ to wszystko tam jest pięknie pokazane. Także z 5000 zostało nam 35 simoleonów i myślę, że to całkiem ładny wynik i dom też wyszedł całkiem ładnie. Jak mówiłam, starałam się, żeby on był w miarę okej i żeby był przede wszystkim funkcjonalny. Lecimy sobie do środka, bo tu wam muszę omówić pewien aspekt. Jeśli chodzi o to, to muszę zaraz zobaczyć, czy Sim faktycznie wejdzie tutaj do łazienki, weźmie prysznic, ale postanowiłam zbudować tutaj ściankę i dodać drzwi, dlatego że niestety, jeżeli robimy sobie takie powiększenie za pomocą dachu, to powoduje, że ten pokój nie jest traktowany jako takie pomieszczenie, które można doświetlić lampą. Zresztą ja wam to pokażę. Tutaj jakbyście chcieli dać lampę, w ogóle mamy niewystarczające fundusze, ale gdybyśmy umieścili tę lampę, to ona tutaj nie oświetla tego pomieszczenia. Ono ma taką mniej więcej oświetlenie takie, jakie mamy na zewnątrz. Więc ja bardzo chciałam, żeby tutaj to się zmieniło i żeby to faktycznie dobrze działało, więc postanowiłam zrobić ściankę i zrobić tutaj takie osobne wejście. No to lecimy z testowaniem. Mietka, testerka, usiądziesz? Nie usiądziesz. Jest pewnie za blisko ten stolik, więc ten stolik troszkę przesunę jeszcze tu i zobaczymy, czy teraz usiądzie mietka, testerka. Dobra, teraz wchodzi, usiądzie. A czy pójdziesz spać, mietka, testerka? Podejdź tu. Tutaj. Idź spać. Też nie możesz. To czekaj, czekaj, mietka, testerka. Ja ci zaraz sprawdzę, że sprawię, żebyś mogła tu podejść. Przetestowane i niestety łóżko musi być w tej pozycji, żeby mietka, testerka mogła tutaj pójść spać. Więc żeby dwie osoby mogły spać, no to wiadomo, simowie będą musieli się przesuwać. No bo niestety jak jest w odwrotną stronę, to jej coś przeszkadza i nie może tam wejść. Ale okej, mietka, testerka, to załatwiliśmy. Chodź tutaj skorzystać z toalety. Wchodzi, dobra, umyjesz ręce, a potem spróbujesz się wykąpać. Dobra, wszystko jest na razie funkcjonalne, a teraz proszę cię, mietko, testerko, podaj śniadanie i jajka na toście. Dobra, nic nie kroiła, ale tak naprawdę tutaj simowie, mam nadzieję, że też o tym wiecie, pod skosem spokojnie mogą kroić różne rzeczy, więc nie ma problemu, byleby miała dostęp, weźmiesz sobie, usiądziesz sobie. Dobra, cały dom jest funkcjonalny, więc myślę, że zadanie zostało wykonane. Dajcie mi znać, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, może dom za mniejszy budżet, a może wersja taka domu za 5000, ale w jakimś określonym czasie. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę, pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach, pamiętajcie o możliwości wspierania i klasycznie, standardowo, trzymajcie się cieplutko. Cześć!